Halo, halo. Chyba jeszcze nie mamy dokładnie 10, ale mamy poniedziałek świąteczny. Ale kawa z wróżką, tadam, właśnie się zaczyna. O, mamy już jakieś osoby. Dobrze, chyba mnie widać i słychać. Super. Ja tam wam dam czas na to, żeby się zgromadzić. Jeżeli jesteście i gdzieś tam nie biegacie po cmentarzach. Także sprawdzimy sobie energetykę tygodnia, jak to w każdy poniedziałek zrobimy sobie przesłania dla osób urodzonych od do i będziemy działać. Witam Justynę, Ezoję, Violettę. No i właśnie tyle widać na tych czatach. Dokładnie. Słuchajcie, ja sobie potasuję. Popatrzamy. Tu nawet zegarka nie mam. Znaczy mam zegarek, ale on nie jest taki, wiecie, atomowy. Przestawiałam godzinę, to mam jakieś minuty jak zwykle. Jak to ja? Dobrze, ale energetykę posprawdzamy. Violetta mówi, że już była na cmentarzu. Witaj, Lucynka, Marysia. Koty szarpią coś. Dziuniek! No ty! Ty! Tak zwana cholernica. Dobra. Słuchajcie, to jak już nam dziesiąta wybiła, to zobaczymy, jak będzie ta energia przebiegała. Mogą być trudnawe energie, słuchajcie, bo jednak przy wszystkich świętych to jest trochę tak, że gdzieś nam się udziela. Czemu ma się w sumie nie udzielać, nie? Dokładnie. Wygodniej usiądę i działamy. No, voilà. Dziewiątka mieczy. Nie traktujmy tego dzisiejszej energii jako jakieś lęki czy jakieś strachy. Lepiej potraktujmy tą energię jako energię nostalgiczną i wspomnieniową. Ja wam zawsze mówię, że my oczywiście, że możemy wpaść w smutek. Ja rozumiem, że najcięższa jest pierwsza Wigilia, na przykład, jeżeli ktoś odejdzie, albo pierwsze święta, jakiekolwiek święta zmarłych, idziemy na świeży, nowy grób. To jest nic dziwnego, że niesiemy ze sobą rodzaj smutku. Natomiast ja myślę, że po tamtej stronie mocy jest radość, świętowanie. Tam jesteśmy w najwyższych energiach. Dla nas tu na ziemi jest smutek przy odejściu i ten smutek dzisiaj widać, tą nostalgię. Pamiętajcie, że kiedyś święta dziadów oprócz smutku właśnie celebrowały przejście, celebrowały życie, śmierć, ale z drugiej strony były świętami radosnymi. To gdzieś ten dogmat katolicki, który każe nam się wiecznie umartwiać i nawet ta Wielkanoc, to celebrujemy 400 dni męki pańskiej, a jedne roratki tam, że wow, Jezus zmartwychwstał. Gdzieś my w ten smutek i w to biczowanie się lecimy. Także dzisiejszy, no, traktujmy to jako nie smutek, tylko nostalgię, wspominki. Niech i tak ta energia się rozkłada. A żadanice podpowiadają nam dzień i noc, dualizm świata, cykliczność, przemijanie. Odetchnij z ulgą, bowiem wszystko w tym świecie przemija. No, mam wrażenie, że dzisiejszy dzień wszystkich świętych najbardziej mówi o tym przemijaniu. Nie ma rzeczy stałych, jedyną stałą jest zmiana, ale z drugiej strony również to takie lekkie skupienie, nostalgia na przemijaniu dzisiaj będzie miało miejsce. W ogóle nie wiem, czy też tak macie, ale jak są takie świąteczne dni, i na przykład, bo ja rozumiem, że często, czy w czasie świąt to załatwić, to załatwić, to zrobić, to pojechać tam, ale jeżeli macie taki chillout świąteczny, to tak nawet jak otworzycie okno i wdechniecie rano to powietrze, to jest taki spokój, taka energia takiego lekkiego zawieszenia. Może tak, może tak. Dobrze. Jutro. To już będzie bardziej informacyjnie, to już będzie bardziej z normalnością. Już mamy jakąś szybką energię, już się coś dzieje. Wszystkich świętych nie wspomina naszych zmarłych, tylko wszystkich świętych, dlatego dzisiaj wszyscy mamy imieniny, bo to jest dzień patronów naszych, tak naprawdę. Natomiast jutro we wtorek są wspominki zmarłych, ale już w takiej lekkiej, chciałam powiedzieć lżejszej i lekkiej naraz, lżejszej energii. Możemy też dostać dobre informacje, to są rozmowy, spotkania. Tutaj zadziewa się szybko, intensywnie, ale dosyć pozytywnie. No i zobaczymy. Baba Jaga,
Przemiana, inicjacja, mądrość przodków. My o tych przodkach od wczoraj, słuchajcie, cały dzień przodkowy wczorajszy był. Przodkowie cię wspierają w procesie twojej transformacji. O, proszę bardzo. Także tak mamy we wtorek. Mimi. Teraz będzie niewizyjnie. Nie musi być. Przepijemy. Woda. Woda, sałata, a ciastki dla zmarłych. Się porobiło. Dobrze. Jeżeli chodzi o środę, dwójka pucharów. Miłośnie, ekspresyjnie, emocjonalnie, w równym partnerstwie na każdych aspektach. Nie tylko emocjonalnych. Król i żebrak razem i wspólnie i jeszcze w ramach emocji płynących prosto z czakry serca. Dobry dzień na trudniejsze rozmowy emocjonalne z każdym, ale też dobry dzień na wszelkiego rodzaju współpracę. Także tą środę mamy tutaj ogarniętą, nie powiem, nie powiem. Bardzo fajnie. No i mamy wiosenkę i widzicie, jak fajnie karty odpowiadają. Dzisiejszy, jutrzejszy dzień, transformacja, zmiana, wszystko w tym świecie przemija. Przodkowie, czyli coś się kończy. Wiosenka, coś się zaczyna w środę. Wchodzimy w inną energię. Tak, listopad jest miesiącem energetyki transformacji, ale już wiosenka w środę nam będzie dopisywać. Wpuść do swojego ciała i duszy energię radości i beztroski. Pamiętajcie, Pantarei, wszystko płynie, nic nie trwa wiecznie. Po chwilach smutku przychodzą chwile radości. I pięknie nam się w tym tygodniu cały ten cykl przemian pokazuje. Także środa już będzie z oddechem energetycznym. Niektórzy nie będą mieli oddechu energetycznego, bo mamy w czwartek esbat nów, więc są osoby, które to mocno, mocno odczuwają, co nie oznacza, że źle, tylko że mocno. O, także, ale oddech energetyczny, coś się skończyło, coś się zacznie. No teraz skończyło się wolno, zacznie się praca. Ale zawsze. Taka przemiana i transformacja. Dobrze, jeżeli chodzi o czwartek, trójka pucharów, radowanie się, cieszenie, przesyt w naszych reakcjach czasem. Na kartach Crowley'a, muszę w ogóle znaleźć gdzieś talię Crowley'a, czasem lubię je sobie postawić, bo one są pełne jeszcze takiej symboliki zupełnie fajnej, zresztą klasyka gatunku. Mamy tutaj narysowane kielichy, z którego wręcz wylewa się. No, przy pucharach emocje, jak się wylewają emocje, to możemy być lekko przerysowani. Ale z drugiej strony jest to radość, spotykanie się, zadowolenie. Czwartek powinien być takim dniem komunikacji emocjonalnej bardzo fajnym. I dziewka baba, czyli samoakceptacja, dostęp do zasobów, pełnia kobiecości. Spójrz na siebie z miłością i przyjmij pełnię swojej kobiecości. Czyli stoimy w czwartek przed lustrem i mantrujemy, otwieram się na swoją pełną kobiecość. O, czwartek. We w piątek. To dwójka mieczy nie jest kartą pozytywnych ani negatywnych wydarzeń. Ona wprowadza wszelkiego rodzaju równowagi, kompromisy, ułożenie pewnych rzeczy od głowy, bo zakryte oczy wskazują na to, że w głąb siebie zaczynamy patrzeć. Nie widzimy tego, co jest na zewnątrz, widzimy to, co jest wewnątrz. No ale okazuje się, że układamy ten swój zacny środek. Więc mimo iż piątek jest dniem Wenus, miłości, radości, zresztą nawet egregor piątkowy, piątek, piąteczek, piątunio istnieje, w takich egregorach żyjemy, takie matryce mamy wpisane, to jednak przy dwójce mieczy troszkę wewnętrznej filozofii tutaj ogarniemy. Pieluszniczka, opieka, czułość, praca z wewnętrznym dzieckiem, karty się potwierdzają. Zawsze i wszędzie jesteś chroniona, chroniony. Także super. I we w sobotę sprawiedliwość. Znowu, równowaga wewnętrzna, równowaga zewnętrzna, sprawiedliwe traktowanie. Wiecie, problem jest w tym, że jak my zaczynamy ludzi traktować sprawiedliwie, to oni zaczynają nas nie lubić. Ale to ich problem. To ich problem. Także tutaj w ten sposób to wygląda. Natomiast jest to też ułożenie swojego wnętrza, ułożenie zewnętrza,
poukładanie pewnych rzeczy, nawet gdyby to miały być książki na półce, a przy sprawiedliwości, kto wie, czy przy książkach coś tam nie będziemy rzeźbić, łamane przez działać. I mamy kupawkę, czyli uwolnienie, oczyszczenie, pożegnanie, co jest bardzo dobre na sobotę. To nie jest już dzień okołonowiowy, ale jest to sobota. A sobota jest dniem saturnicznym, a Saturn umniejsza. Więc jak chcemy coś zniwelować, wszelkie rytuały, które umniejszają, niwelują, sobota. Sobota, bardzo dobre. Zaufaj temu, co nadchodzi wraz z oddaniem swoich trudności. Patrzę, że wiecie co, koty się na balkonie rozkokosiły, bo jest tak ciepło, super jest. Nie będzie rewi moder futrowej. Jest cieplutko. Balkon na oścież otwarty i właśnie mój kot zmierza do sąsiadów. Nie wiem, czy już go zatrzymać, czy jeszcze poczekać. Dziuniek! Co mogę wołać? Tam jest fajnie, nie? Niedziela, as pucharów. Super, potencjał. Asy mówią o potencjale. Potencjał do emocji, uczuć. Dla osób, które są samotne, niedziela może być potencjałem do spotkania kogoś. Natomiast jeżeli chodzi o osoby w związkach, może być potencjał do odnowienia relacji w bardzo ciepłej i pozytywnej formie. Natomiast tutaj otwieramy czakrę serca i wysyłamy we wszechświat miłość, która do nas wróci w takiej czy innej formie, bo zazwyczaj jeżeli coś wysyłamy, to do nas wraca, ale zupełnie niespodziewanie, z niespodziewanej strony. Ja sobie muszę, słuchajcie, zapisywać te urodzinowe, bo wiecie jak jest. Dobra, co tam zauważę, bo jak czegoś nie zauważę, to będzie trudno. I Spyrydion, pomyślne zmiany, odnalezienie życiowej misji, uzdrowienie energii męskiej. Bardzo fajnie, może chłopy staną się chłopami. Czyli wojownik, wódz, ojciec, mężczyzna, ktoś, kto przynosi do domu mamuta i za włosy i do jaskini, a nie tam się... Jesteś gotowa na wielkie i wspaniałe przemiany. To mówi Spirit. Dobrze, taka jest energetyka. Słuchajcie, zanim przesłania urodzinowe, to tak naprawdę zapalimy sobie dwie świece. Znaczy ja zapalę dwie, nie wiem, czy macie przygotowane, ale jesteśmy, wiecie, w... Znikam. Tak daleko nie znikłam, widzę. Wszystko mam w pobliżu rąk mych własnych. No, co się dzieje, proszę, nie będę latać. A tu świeca potrzebna, a to to, a to tamto, wszystko zawsze potrzebne. Wyciągam dwie świece, dlatego że jedną świecę dla przodków zapalimy, ponieważ przodki, celebracja przodków od wczoraj po prostu głęboko trwa, więc jeżeli ktoś może, to niech się podłącza. Jeżeli nie może, to niech się podłącza mentalnie, a potem świecę zapali większą czy mniejszą. Zapalamy, by podziękować za to wszystko, co od przodków dostaliśmy dobrego, a zniwelować to, co jest złe i negatywne, po to, by karmy rodowe, matryce, to wszystko, co złe jest w nas wpojone poprzez geny czy energię genów, żeby znikało, a żeby tylko zostało wsparcie naszego rodu. Wy wiecie, że jakkolwiek by nie patrzeć, to gdzieś my tam jesteśmy bardzo blisko złączeni. Czy cywilizacja ludzka ma 10 tysięcy lat czy miliony, w pewnym momencie był ten moment, który został stworzony. Czy to było w laboratorium UFO, czy zeszliśmy z drzewa, czy Pan Bóg w glinę dmuchnął oddech swój własny, to jednak mamy wspólnych przodków, więc jeżeli oczyszczamy w silnym gronie, a jest nas 33 osoby, to już jest silny krąg, energie rodowe, to oznacza, że cofamy się do prapoczątków. Widzę, że kot wrócił i nie narozrabiał. Mój. Ona dzisiaj tylko patrzy, co zrobić, żeby spsocić. Psikus. Cukierek albo psikus. Na razie są same psikusy, nie ma cukierków. I drugą zapalamy, słuchajcie, jest poniedziałek, jak co poniedziałek, na dobry tydzień dla nas, żeby nam się darzyło, żeby żywioły nas pilnowały, żeby wszystko, co zaplanujemy, a jest dla nas dobre, realizowało się w sposób natychmiastowy, nawet poza naszym postrzeganiem, przestrzenią i czasem. Na tym polega magia. My tutaj po prostu próbujemy napędzić dobrą energię, żeby Ziemia nas wzmacniała, żeby powietrze nas transformowało, dodawało intelektu, żeby ogień nas transformował, a woda dodawała pozytywnych emocji. Tak się dzieje, a więc tak jest.
No dobrze. I przesłania urodzinowe. Najpierw prywata. Przesłanie urodzinowe dla Doroty, czyli Bławata. Ja i tak nigdy nie wiem, którego tak naprawdę. To znaczy już sobie uświadomiłam, bo skojarzyłam z jedną rzeczą. Próbuję, ale mi się tak to wszystko zawsze myli, ale w tym tygodniu. Tyle zapamiętałam. Teraz pentagram padnie. Dobrze. Zobaczymy, jak powinna postępować w ciągu roku rzecz czasu. Głowa. Powinna chwytać pomysły, impulsy, być intensywna. Przy dwójce monet w głowie nie należy przejmować się zawirowaniami, bo one będą, ale fajnie jest popłynąć na fali. To jest karta fali. Raz na górze, raz na dole. Nie chodzi o to, że będzie dobrze i źle, tylko chodzi o to, że będzie zmiennie. Więc warto by było w tę zmienność, jako normalnie taka kurka w kapoku i niech ta fala kołysze. Głowa nie powinna analizować, co będzie, bo tego nie wymyśli, ponieważ karma is bitch, a wszechświat działa i tutaj samo się będzie pewne rzeczy realizowało. We w sercu, bądź łagodna, staram się. Kapłan, strach się bać. Na pewno serce powinno puścić blokady. Kapłan jest mądry, ma energię, ma chęci, ale to jest w sercu. Gdyby to było w głowie, to tam jest, to jest porządek. W sercu zbytnie analizowanie pewnych rzeczy. Puścić trzeba, co by te wibracje, które tu są wysokie, po prostu zaczęły się realizować sercowo. A w działaniu. Kim jesteś? Tam już ona krzyczy, zwycięzcą. Kim jesteś? Zwycięzcą. Kim jesteś? Zwycięzcą. Jeszcze nie zrobiłaś, a już jest zrobione, więc działanie ma być szybkie, intensywne i pozytywne. Tyle. Dobrze. Kolejne urodzinowe przesłanie mamy dla Ireny. Tyle wyłapałam. Gdyby ktoś miał urodziny od dzisiaj do niedzieli, jest pełnoletni i nie, że dla kogoś, chyba że na wyraźną prośbę, to zapraszam. 5.11. Alicja, to jeszcze chyba można. Na razie Iryna. Dobra. Przesłanka urodzinowa. Pam, pam, pam. Otwórz się na świat i ludzi. Otwórz się na to, co nie jest zaplanowane, a może być w realizacji Twoich planów, których sobie nie uświadamiasz. Wszechświat wie i Wszechświat prowadzi nas dobrymi drogami. My mamy być kierowcą, a on jest motorem napędowym. Natomiast i nawigacją. I trochę trzeba za Wszechświatem, jako za tą nawigacją, zadziałać. Po prostu. Czarownica. Czy Paweł wydał pozwolenie na zapytanie się? To jest przede wszystkim. To ma być za pozwoleniem. Jak dla kogoś. Serducho. Harmonizuj emocje. Możesz wracać do starych rzeczy, żeby je albo utopić, albo wywyższyć, ale harmonizuj emocje. Nawet jeżeli tam wali się świat, to tutaj harmonia spowoduje, że tam się zawali, a tutaj niekoniecznie. Także przy szóstce pucharów warto w harmonię wibrować. Jeżeli chodzi o działania, rób wszystko, żeby tobie było bezpiecznie, dobrze. Nie cioci Wandzi, nie wujkowi Mietkowi, tylko ty masz być zadowolona z pozycji, w której jesteś, nawet jeżeli masz ochotę wyjść z kieliszkiem szampana na dwór i śpiewać wesołego Alleluja. To ty masz być szczęśliwa w swojej przestrzeni. Dobrze, przesłanie dla Alicji. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. O, ktoś gotuje dobrą zupę. Warzywka. Children. Na warzywkach. Vegetables, children. Dobra, uspokajamy się, jeszcze ludzie pomyślą, że poważnie. Alicja. Jeżeli masz jakieś niewypowiedziane myśli, powinnaś zacząć je wypowiadać. Bo ukrywanie tego, co sądzisz, będzie powodowało blokady. O,
Serce powinno zacząć spełniać marzenia, a nie tylko patrzeć, czy wszechświat da na tacy. Wszechświat da wędkę, nie rybę, więc jeżeli dostaniesz wędkę, to już zacznij, a nie, poczekam na lepsze, bo da mi rybę. Nie, nie da ryby, da wędkę i z tą wędką będziesz mogła realizować swoje sercowe marzenia. Natomiast jeżeli chodzi o działanie, promieniuj, ciesz się, zacieszaj pierdołami, drobiazgami, ludźmi, słowem. W ogóle zacznij w turkusowym świecie funkcjonować na zasadzie: nie dociera do mnie negatyw, ja jestem pozytywna i ten negatyw przestanie do ciebie docierać. No i przesłanie dla Pawła za pozwoleniem. Przesłanie dla Pawła za pozwoleniem. Staj się facetem w głowie. Nieważne jak cię wychowano, z jakiej rodziny pochodzisz, co możesz albo jakie masz możliwości, jeżeli będziesz królem monet, czyli wybitnie uziemionym, pozytywnym mężczyzną bez fanaberii, może to, może tamto, to jest uziemienie, to jest konkret, to jest skała. Jeżeli będziesz taki w głowie, to tak naprawdę tak zacznie realizować się twoje życie. Tłumaczenie się przeszłością, traumą, rodziną, mamusia mnie nie kochała, mało męskie. We w sercu, proszę bardzo, naucz się dawać i otwierać, a zyskasz. Może jak się dasz Krysi, to zyskasz od Basi, ale zawsze zyskasz. Wymiana energetyczna będzie. A w działaniu, szukam karty. No kochany, twoją kobiecą stronę osobowości należy, no niech, chciałam użyć słowa utemperować, ale to nie to, zrozumieć i z niej korzystać, bo to mówi o intuicji, o emocjach, o tym, żeby kierować się intuicją, żeby zrobić porządek z tym, że mężczyźni nie płaczą. Płaczą, co nie oznacza, że nie są królem monet, nie są męscy. No bo wstają, otrzypują się i idą dalej po prostu. Także popracuj nad emocjami. O, czy mamy jeszcze jakieś urodziny, których nie zauważyłam? Od dzisiaj do następnej niedzieli pełnoletni i ewentualnie dla kogoś za pozwoleniem tylko i wyłącznie. Ponieważ iż dlaczego? Ponieważ iż dlatego, że kart się nie stawia nikomu na siłę. Ja wam mówię, że nawet jeżeli ja widzę, że mogłabym postawić komuś znajomemu karty, w sensie, a nie wiem, boli mnie brzuch, a ja mówię, no to mogłabym energetycznie zobaczyć, co tam się dzieje, ale się pytam. Bo wypada, bo się nie grzebie nikomu bez pozwolenia w jego energetyce. Znaczy są ludzie, którzy grzebią i tak tylko, wiecie, ja się zastanawiam, bo wiecie, można trafić, jak się chce komuś pogrzebać, na przykład na jakiegoś maga, nie? I wtedy zaczyna się problem, bo ty se grzebniesz rączki, nóżki z dupki powyrywa. Bywa. Dobra, nie ma tych. Różka ślicznie wygląda, ale to nie turkusowe oczy. Dzisiaj mi się na szare oczy zrobiły, ale wiecie, ja mam w zależności od pogody, cyklu księżyca i nastroju. Natomiast chciałam się pomalować, ponieważ nie wiem dlaczego. Mój dzisiejszy dzień będzie domowym dniem. Mam nadzieję, że mnie nikt nigdzie nie wyciągnie, bo pozabijam. Mam dzisiaj ochotę nic nie robić. Znaczy i tak będę coś robić, ale będę nic nie robić także. A, że na turkusowy makijaż. Wiecie co, jak zaczęłam się malować, to spojrzałam, on cały czas czeka. Ja dziękuję bardzo. Ale z drugiej strony sobie pomyślałam, może na jakiego TikToka, bo tak na cały program, na Insta. Ale właściwie to jak już się prawie umalowałam, to zerknęłam, mówię, miałam być turkusowa dzisiaj. Nie będę się zmywać. Także czeka, leży, patrzę na niego i tak, typowo halloweenowy. No tak by było, dokładnie. Słuchajcie, ogłoszeń to ja w zasadzie nie mam, znaczy mam, ale tak nie za dużo, bo czwartek będzie takim ważnym dniem w tym tygodniu, ponieważ w czwartek mamy pierwszy czwartek miesiąca, więc mamy rytuał zdrowotny i w czwartek mamy NUW, więc na NUW się jeszcze można zapisywać. NUW działamy o 21, natomiast rytuał zdrowotny będziemy działać po NOWiu, czyli dostaniecie link na Szkole Magii Tarota Wróżki Joanny i po NOWiu będzie działanie, wejście tylko z linka, żeby nam się obce energie YouTube'owe nie kręciły. Czarownica ma pytanie. Co pani myśli o tym, kiedy się jednej osobie wróżby sprawdzają od razu, innej w ogóle? Życie, chciałoby się powiedzieć. Wy myślicie, że wróżba to co? Cyganka powiedziała, że będę miała dwóch mężów, jeden brunet, drugi blondyn? Wróżba jest terapią.
Wróżba pokazuje nasz potencjał i możliwości, a nie sprawdzają się wróżby, bo ludzie siedzą i czekają, aż im z nieba spadnie. Albo tak naciskają, że aż przegną. Jak się puści pewne rzeczy, to pewne rzeczy lecą nam lepiej. A druga rzecz, są osoby, którym wróżby się w ogóle nie sprawdzają. Wtedy są to osoby, które swym życiem rządzą. Mi się na przykład wróżby, znaczy nie mogę powiedzieć, że się nie sprawdzają, bo bywało, ale ciężko wejść na przykład w moją energię, żeby karty postawić, więc o czym my mówimy w ogóle? Muszę dać pozwolenie, zawsze zapominam, a potem ktoś rzuci kartę, a potem bez sensu. Chociaż ostatnio goście jak u mnie byli, ja mówiłam, że opowiem. Ostrzegałam, że opowiem. Ale tak, rzuć mi tam kartę na jakąś tam sytuację. Rozłożyła karty, popatrzyła. Nie były najgorsze, ale nieważne. Wzięła talię, odłożyła, wymieniła, odłożyła, wymieniła. Teraz dobrze? No i tak się właśnie wróży wróżce, tak? Że wróżce się wróży tak, że no widzicie, od razu kreacja była na poziomie, już wróżby była. Tam normalnie świeciło i błyszczało. Powymieniała karty, wszystko się zgadzało, jak w pokerze. Także słuchajcie, można. Takie mamy zabawy towarzyskie, wiecie. Dokładnie. Patrzę, że nie ma urodzin. O czwartku Wam powiedziałam, bo czwartek jest ważny i myślę, że od poniedziałku następnego, bo nie chcę zaczynać w dzień świąteczny z otwarciem kręgu, nie żeby to coś przeszkadzało energetycznie, tylko ludzie by chcieli chyba być przy tym, to będziemy robić ten dekret dla przodków i ten dekret 21 dni, trzeba go czytać codziennie, bądź no, uczestniczyć codziennie w tymże rytuale o 21 na kanale, czy ja będę miała wcześniej wieczór z wróżką, czy później, znaczy później to się nie da, ale czy będę miała wcześniej, czy w tym czasie, to będzie on czytany codziennie przez 21 dni. Potrzebujemy dużej świecy, którą będziemy zapalać przed czytaniem dekretu i oczywiście to nie będzie ta świeca, i kończyć po czytaniu dekretu. Będziemy czcić i celebrować minimum 21 dni, wtedy zmienia się energetyka naszej przestrzeni, matrycujemy naszą przestrzeń. Jeżeli by nie było programu, bo bym nie zrobiła, a nie zrobię kilku, bo będę miała impreza, wyjazd Andrzejki, więc nie zrobię, to już wiadomo z góry, to Wy sobie bierzecie karteczkę, zapalacie świecę, czytacie, gasicie świecę, idziemy dalej, żeby nie przerwać, bo jak przerwie się dekret, niestety trzeba zaczynać od nowa, a w piątek, a w grudniu będziemy mieli codziennie jeden rytuał, tak naprawdę pełen, będzie można uczestniczyć w tym, w tamtym, to już nie jest jakaś ciągłość, ale będziemy działać, więc nie będzie kiedy robić dekretów, więc warto się skupić na tym dekrecie, minimum 21 dni w listopadzie dla przodków, miesiąc przodków, a co będziemy se celebrować. Wczoraj z pudełkowymi, tak patrzę, robiliśmy, no to wygląda, nie? W sensie takim, no ale tak wygląda magia. Robiliśmy normalnie zabezpieczenia magiczne, więc to bardzo fajnie, patrzę, tak sobie myślę, gdzie to postawić, żeby tak fajnie działało. Trochę duże, gdzieś na ołtarzu styknę, także tak było. Dobrze, urodzin nie ma. Ja ogłoszeń, czy ja nie robię żadnego produktu tygodnia, bo w środę zacznie się normalny tydzień, a potem to już tylko czwartek, piątek i urodziny. No, Klaudia mówi, że musi na grudzień kupić podgrzewacze, żeby działać. Koniecznie. Ja dosyć często też to robię na podgrzewaczach, ponieważ wyobraźcie sobie, nie lubię tych świec długich, nie? Wkurzają mnie. Jeszcze proszebne uwielbiam, wstawię w sól, są super. Natomiast jeżeli chodzi o te zwykłe świece, to nie dość, że one się za długo palą. Ja mam wrażenie, że gdziebym je nie postawiła, jak nie zabezpieczyła, to na pewno pitolną coś spalą. Zresztą, trzeba pilnować, więc podgrzewacze są bardzo fajną formą, są zamknięte potem w czymś tam i jest bardzo bezpiecznie. Uwielbiam, a jest to ogień, także nie ma problemu, tym bardziej, że ja mam też bandę podgrzewaczy woskowych, więc jakby się ktoś uparł, nienaturalne, zresztą można naturalne, woskowe podgrzewacze też są, dokładnie, więc nie ma co się upierać. Chciałam Wam właśnie bardzo podziękować za wczorajsze rytuały. Takie oficjalne były 3, z czego Wy widzieliście, jak nie jesteście na różnych grupach, jeden, bo jeden był dla Wiśni, drugi był dla YouTube'a, a trzeci był dla pudełkowych i ten był o 12 w nocy i zajął nam 40 minut i sobie posiedzieliśmy, pocelebrowaliśmy przodków i w ogóle było super, także naprawdę. I bardzo mocno chciałam podziękować, że ponad 100 osób było na rytuale.
Chociaż zastanawiam się, no rośnie liczba widzów, subskrybentów, co prawda być może nie w zastraszającym tempie, ale jednak. Gdzie te czasy, kiedy na rytuałach było po 200 osób i ludziom chciało się chcieć? Co się zmieniło w energetyce i co nam puszczają w powietrzu, że mając narzędzia, które są dostarczane darmowo, nie korzystamy, nie? Co jest nie tak z ludźmi? A czy ja potem będę miała więcej pracy? Będę terapiować, stawiać karty, cudaczyć. Będę miała tyle pracy, że sobie 5 hogwardów postawię, nie jeden, będę miała tego turkusowego Bentleya, nie otrzejka, tylko z ludzkich załamań. Ale zastanawiam się, co się dzieje, nie? A mówię tu do osób, które na pewno były na rytuałach, ale takie przemyślenia, nie? Ja będę miała więcej roboty. Taka prawda. No dobrze, słuchajcie. Dzisiaj, ale i tak pół godziny. Dobrego tygodnia Wam życzę. Zapalajcie świece. Dla przodków i na dobry tydzień. Cieszta się, bawta, radujta. To znaczy, ja wiem, że przy rodzinie to trzeba tak nostalgicznie i tak pociągać trochę nosem, nie? Acz kichać nie można, bo to strach teraz. Do tej pory trauma, jak się kichnie w sklepie. Czasy. O tempora, o mores. O czasy, o obyczaje. Życzę wszystkiego najlepszego na nadchodzący tydzień. Jeżeli wszystko będzie działać, czyli wróżka, internety i prąd, to w przyszłym tygodniu na kawce tutaj się też spotykamy. Buziakuję Was bardzo mocno. Życzę szczęśliwej, fajnej energii. Pamiętajcie o ochronie na cmentarzu i pamiętajcie przede wszystkim, przywitajcie się przed cmentarzem, oznajmijcie swoje przybycie, zapukajcie, bo wchodzicie na cudzą ziemię, cudzy land. I warto również się pożegnać. Natomiast pentagram, czerwona kokardka, element czerwony, od złych oczu po cmentarzu biegających zawsze się przyda. Także buziakuję Was bardzo mocno. Papatki. Może jakieś mam tu powiadomienia. Coś pika, coś się dzieje. Pa, pa, pa i dobrego tygodnia Wam życzę.